dzień dzisiejszy akwarium prezentuje się właśnie tak. Tutaj zaczerpnąłem trochę pomysł od kolegi Tramala. Znaczy u mnie, ze względu na to, że nie mam miejsca na to, aby nad akwarium postawić hydroponikę, więc moja pseudohydroponika mieści się w akwarium. Jest tu parę kwiatków, nie wiem nawet jakich. No, ten pierwszy to wiem, bo to jest Anubias. Tutaj kolejne dwa. Ciężko mi jest powiedzieć, ponieważ są to kwiatki, które pokryjomu obciąłem żonie z doniczki, mówiąc, że były nadłamane. W momencie, gdy zauważyła, że jakoś to działa, bo korzenie naprawdę rośliny bardzo szybko zaczęły wypuszczać, jak widzicie, z kawałka liścia kwiatki się naprawdę rozrosły. Zaraz wam to pokażę. A więc to tak się prezentuje. Tego oto habazia były ten listek i ten. Te dwa listki. Tyle w ciągu 3 tygodni się rozrosło. Takie korzenie są wypuszczone. Już oczywiście przycinałem je, bo już niektóre sięgały dotąd, więc troszeczkę kiepsko to wyglądało. Tutaj też druga roślinka, która też miała, nie wiem, też około 2 listków. I troszeczkę inaczej z systemem korzeniowym, ponieważ ma tylko 3 takie odnóżki płasko, w poziomie wypuszczone. Tutaj jak żona zauważyła już, że jakoś to rośliny, jak powiem, odradzają się w tym akwarium, dała mi kawałek kolejnej roślinki, która miała dosłownie kawałek łodyżki, 2 listki. Teraz już jest 3 razy większa. No i tu na próbę jest wsadzone, ojejku, teraz to już zapomnę, ale to jest pęd storczyka, dobrze mówię? Zobaczymy, co z tego wyniknie. Oczywiście żona nie wierzy w to, że mi coś z tego wyrośnie. Ja trzymam kciuki i zobaczymy, co z tego wyniknie. W danym momencie nagrywam film około godziny. Jest godzina 9 z groszami rano, więc jeszcze oświetlenie nie jest w 100% zaświecone. W tym momencie jest jakieś 50%, ze względu na to, że u mnie tak zwany wschód i zachód słońca trwa około 1,5 godziny. Kiedyś, jak będę miał więcej czasu, to postaram się wam to przedstawić i nagrać tak w przyspieszonym tempie, jak to wszystko wygląda. No cóż, to chyba dzisiaj wszystko, jeżeli chodzi o mój zbiornik. Może troszeczkę jeszcze zbliżeń, bo znaczy jeszcze w ogóle nie przedstawiałem wam, jak rośliny u mnie sobie radzą. Moja jedna z ulubionych roślin, czyli rotala po przycince. Przycinka była w poniedziałek. W poniedziałek robiłem podmianę wody. Zobaczymy, jak to będzie odbijało. Dołożyłem teraz za radą, może nie za radą, ale po konsultacji albo po oglądnięciu kilku filmików Aquapsychola, dałem pałeczki nawozowe, bo tak jak do kwiatków się daje, pociąłem je na mniejsze kawałki i powsadzałem pod rotale. Pod Pogestemon erectus też dostał swoją działkę. Alternata to jest bodajże rejneki, z tego co pamiętam, też wypuszczała korzenie boczne, dlatego dostała większą porcję tych pałeczek. Lobelia bardzo ładnie i gęsto mi rośnie, też szykuje się do przycinki tej rośliny. Aczkolwiek chcę, żeby jeszcze troszeczkę tutaj prawy róg podrósł, ponieważ chcę ją tak pod kątem
obcinać. Mój trawniczek, no niestety chyba się go pozbędę. Coś mnie nachodzi, żeby tutaj zasypać go piaskiem, ponieważ chcę sobie tutaj zostawić kawałek miejsca. Chciałem wszędzie posadzić lobelię, bo bardzo ładnie rośnie, bardzo ładnie mi się ta roślinka tutaj rozwija. Myślałem, że zrobię w ten sposób, że zasadzę ją tutaj cały pierwszy plan, ale chcę troszeczkę miejsca zostawić po to, aby dla rybek mieć miejsce, gdzie pokarm będzie opadał i gdzie będą mogły sobie go zbierać z dna. Didiplis bardzo cieniutko u mnie idzie, tak jak widać. Co do Pogestemona helferii, na początku fajnie rosło, teraz kiepsko. Też zastanawiam się nad jego eksmisją. Co do hydrokotyle, też chciałbym, ażeby mi się rozrastała i właśnie z nim planuję zrobić taki trawniczek, aczkolwiek zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze się muszę zastanowić nad tym. No i moja staurogena, o której wcześniej mówiłem. Zaraz pojawi wam się jej pełna nazwa. Widzicie, u mnie się płoży. No nie takie było założenie, jeżeli mówię o tym, jak chciałem, aby to wyglądało. Może taki urok tej odmiany? No nie wiem, zobaczymy. Tu dalej mamy Rotale Valici, dobrze mówię. Niestety u mnie w akwarium kiepsko jej wychodzi ten rozwój. To chyba tyle, co chciałem wam powiedzieć o filtracji w moim akwarium. Wiem, że z tej filtracji to tak naprawdę było 1/3 tego filmu, a resztę to zagłębiliśmy się w moje akwarium. Jeszcze rzut oka z góry, jak to wszystko wygląda. Rzut z boku na moje akwarium. Jak widzicie, woda jest naprawdę czysta. Co można powiedzieć, zawdzięczamy właśnie temu prefiltrowi z filtra narurowego i składu sznurkowego. Jest z nim trochę zachodu, bo trzeba często go, no co 3 tygodnie, przeczyścić taki prefiltr. No, jest uciążliwe, bo trzeba cały filtr wyłączyć i po prostu rozkręcić ten filtr narurowy, wyciągnąć wkład, przepłukać go czy coś innego. Zastanawiam się nad włożeniem tam waty filtracyjnej. Aczkolwiek no, zauważyłem, że jeżeli chodzi o efekt w krystaliczności wody, to filtry sznurkowe czy polipropylenowe no, nie mają sobie równych. Naprawdę świetnie czyszczą. Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenie odnośnie lawy wulkanicznej, ponieważ wiem, że to bardzo dobre medium filtracyjne u mnie nie ma wpływu na parametry wody, ale wytrąca się taki pyłek, który przytyka media filtracyjne i zastanawiam się, czy to nie jest tego minusem, czy ma to jakiś wpływ na filtrację w akwarium. Aczkolwiek wszystko fajnie na razie rośnie. Limnofilia aromatica fajnie się tu wygina. No niestety u mnie jest tak, że dookoła akwarium z każdej strony jest jakieś okno i dociera światło, więc no rośliny się troszeczkę wyginają. Próbowałem kiedyś to przysłaniać, ale no niestety. Okej, dobra, to dzisiaj na tyle. Postaram się też przy weekendzie coś nakręcić i opowiedzieć coś o mojej lampie LED-owej. Może kogoś to zainteresuje, więc zapraszam serdecznie. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.